O świętym Sewurlusie dwukrotnie wspomina święty Grzegorz Wielki, papież, w swoich dialogach oraz w homilii na uroczystość świętego Piotra Apostoła. Oto jego słowa. W tym portyku, który jest przy drodze wiodącej do kościoła błogosławionego Klemensa, przebywał pewien Sewurlus, któregoście wszyscy dobrze znali, jak i ja. Ubogi w środki pomocy, ale bogaty w zasługi. Od początku swojej choroby aż do jej końca leżał sparaliżowany. Opiekowała się nim jego matka i brat. Jałmużnę, jaką otrzymywał, rozdawał biednym za ich pośrednictwem. Nie umiał czytać, ale miał przy sobie Pismo Święte i prosił kapłanów, którzy go odwiedzali, aby mu je czytali. Dlatego też, chociaż jak wspominam, nie umiał czytać, tak doskonale zapamiętał jego treść, że dniem i nocą wyśpiewywał Bogu hymny pochwalne. Kiedy zaś był już bliski śmierci, o jedno tylko prosił pielgrzymów, aby z nim razem śpiewali psalmy ku czci Pana. Przy samej jednak śmierci swojej prosił, aby zamilkli w śpiewie, mówiąc to otwarcie, czy nie słyszycie hymnów, jakie śpiewają w niebie? W taki to sposób dusza jego została wzięta ze strzępów tego ciała. Przy śmierci Sewurlusa był obecny osobisty sekretarz papieża i to on przekazał te szczegóły. Święty Grzegorz nie podał jednak ani daty jego śmierci, ani też miejsca, gdzie go pochowano. Martyrologium Adona umieszcza dzień jego święta na 23 grudnia. Wiemy zaś, że był powszechny zwyczaj, że w pierwotnym chrześcijaństwie obchodzono zawsze uroczyście rocznicę zgonu jako dzień narodzin świętego dla nieba. Ponieważ święty Grzegorz wspomina, że Sewurlus był przynoszony codziennie i zbierał jałmużnę dla biedniejszych od siebie, przy drodze do kościoła świętego Klemensa nie jest wykluczone, że w tym kościele spoczęły też jego śmiertelne szczątki. Jeszcze w roku 1575 w tymże kościele w jednej z kaplic można było oglądać freski przedstawiające żywot świętego Sewurlusa. Kardynał Tomasz Ferrari otrzymał w 1702 roku pozwolenie od papieża Klemensa XI dla dominikanów, którzy opiekują się tym kościołem, na obchodzenie wspomnienia świętego Sewurlusa pod datą 23 grudnia. Nie życie pustelnicze ani pokutnicze, nie praca apostolska, nawet nie męczeństwo wyniosło świętego Sewurlusa do chwały ołtarzy, ale heroicznie znoszona choroba. Święty z tak wielkiego zła umiał dla zbawienia duszy wydobyć dobro, jak ewangeliczny Łazarz. Święty Sewurlus może być patronem w nieuleczalnych chorobach, w tym szczególnie w paraliżu. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Sewurlusa, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.